wielkim zdziwieniem było dla mnie, jak usłyszałam, że oni nie używają w ogóle sztućców, tylko jedzą rękami. Dla mnie to było niewyobrażalne, w jaki sposób to będzie robione. No i wiadomo, że jak się je rękami, to człowiek ma od razu jakieś tam najgorsze, nie? Zmysły. Ale później jak zobaczyłam, że u nich jedzenie rękoma to wygląda w ten sposób, że mają odpowiedni do tego chleb jakieś taki, no, takie placki, gdyby, nie? I tymi plackami, po prostu tak jak my łyżkami nabieramy zupę, czy tam gulasz, czy cokolwiek, to oni tymi plackami sobie to wszystko nakładają i składają i właściwie to nie brudzą za sobą, tak jak to człowiek po prostu przypuszczał. Pierwsze to było bardzo takie troszkę wrażenie, że jak się my dogadamy z nimi, prawda? Porozumienie, bariery językowe będą duże, ale jak się okazało, to wcale nie było źle, bo wszyscy praktycznie mówią po angielsku, a z kucharzami tak samo można się jakoś porozumieć, jako, po prostu nie wiem, jak to powiedzieć. Trochę na migi, trochę po angielsku, ale dokładnie się zrozumiemy. Oni mówiąc po indyjsku, my po polsku wiemy, o co chodzi, nie? No, pan musiał wynieść gulasz, bo przygotował go dla ekipy polskiej, a u nich religia nie pozwala im, żeby mieli mięso wieprzowe czy wołowe, więc musieli oddzielnie zjeść to mięso, a chciało im się bardzo polskiego jedzenia. Więc im przygotował gulasz, nawet z frytkami, ogórek, chleb i smalec do tego. I bardzo się ucieszyli właśnie z takiej kolacji, bo przez 9 dni jedząc indyjski obiad, po prostu już wszyscy mają dość. A to może tylko ze względu na to, że on jest bardzo pikantny, prawda? Bo jako smaczne składniki są bardzo dobre w tym jedzeniu, nie? Ale chodzi tylko, że ciągle dokładają swoich przypraw, które są bardzo pikantne.